Także dzisiaj mamy 4 maj. Postanowiłem przełożyć na dzisiejszy dzień, ponieważ pewnie wczorajszy dzień chcieliśmy poświęcić rodzinie, więc uważałem za słuszne, żeby faktycznie ten webinar przełożyć na dzień dzisiejszy. Jak powiedziałem, jest to dzisiejsze spotkanie poświęcone programowi partnerskiemu, ale też pewnym nowościom, które pojawiają się w naszych back-office'ach. Na początek kilka słów o sobie. Nazywam się Mariusz Duszmański. Z firmą współpracuję od 6 lat, czyli tak naprawdę mniej więcej półtora miesiąca temu minęło 6 lat, kiedy mam styczność z firmą. Ogólnie mam wieloletnie doświadczenie w finansach, ponieważ prowadziłem dużo multiagencje bankowości, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych. Natomiast mieliśmy też okazję tutaj z grupą znajomych ze Skyward Community brać udział w takim rocznym, fajnym szkoleniu dla coachów. Coaching czy The Coaching Business, szkoła dla ambasadorów Skyward Community. To szkolenie trwało rok, od 2018 do 2019, i było to naprawdę fajne doświadczenie. Poznaliśmy wiele osób, wiele pozytywnie zakręconych osób z całego świata, z którymi spotykamy się do dzisiaj na różnego rodzaju webinarach, właśnie szkoleniowych, nie tylko. Także tak to mniej więcej wygląda. Tu jeszcze jedno zdjęcie jest właśnie z końcowego tego szkolenia. Je trzymam, ponieważ ono zawiera migawkę kilku rzeczy. Między innymi po prawej stronie górne zdjęcie to pierwszy słup, który powstał, który stanął na ziemi arabskiej, jeśli chodzi o Skyward Community. Dzisiaj wiemy, że tych słupów są już dziesiątki, jeśli nie setki. Po lewej stronie nasza ekipa polska. Tutaj po środku górne zdjęcie, częściowo ekipa polska, część tutaj dyrektorzy, nasza pani kurator, jeśli chodzi o teren Polski. No i tutaj najważniejsza osoba w całej firmie, po lewej stronie na dole, pan Anatolij Junicki, nasz wynalazca, konstruktor całej technologii, nad którą pracował tak naprawdę około 40, nawet ponad 40 lat. O tym też jeszcze dzisiaj będzie wzmianka, bardzo ciekawa. Więc przejdźmy do faktów. Plan marketingowy to tak naprawdę możliwość zarobienia w czasie, kiedy oczekujemy na rozwój wydarzeń związanych z rozwojem całej technologii, dokończeniem biznesplanu związanego z 15 etapami. Tak naprawdę wielu z nas wchodziło 3, 4, 5, 6 lat temu i dobrze wiemy, że na tym etapie niewiele było. Dzisiaj firma bardzo mocno się rozwinęła, ma własne zakłady przemysłowe, współpracuje z wieloma firmami zagranicznymi z rejonów tak naprawdę wielu krajów. Zresztą z nową firmą też ostatnio podpisała ciekawą współpracę, właściwie jeśli chodzi o wykonawstwo projektów adresowych w Arabii Saudyjskiej. O tym też dzisiaj będzie krótko. Natomiast jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, plan marketingowy, on daje nam możliwość zarabiania dzisiaj, tu i teraz, kiedy jako współwłaściciele tej firmy będziemy propagować, rozpowszechniać informacje na temat takiej technologii, jaką jest Skyward Community, i wtedy otrzymujemy odpowiednie wynagrodzenie. O tym też za chwilę. Natomiast, jak wiemy, wszystko musi dojrzeć. Jesteśmy u końca, u kresu. Nawet w jednej wypowiedzi ostatnio, jak czytamy wszystkie newsy, to była taka informacja, że za chwilę będzie ogłoszone zakończenie 14 etapu. Wkraczamy w 15 etap, który zapewne potrwa do momentu zakończenia tej trasy 20-30-kilometrowej, w zależności jak firma zdecyduje, jeśli chodzi o szybki transport. To wszystko jest w biznesplanie jako opatentowane, jako certyfikowana w 100% technologia mająca związek z transportem miejskim, towarowym i szybkim. Wiemy, że w tym czasie, kiedy będą budowane te tory, to firma tak naprawdę udoskonala cały czas tę technologię, zarówno transport miejski, towarowy, jak i szybki. Rozwija różnego rodzaju nowe i tworzy nowe prototypy do masowej później produkcji seryjnej.
O tym też już mieliśmy ostatnio wniosek, że powstaje też taki duży 20-paroosobowy szybkobieżny pojazd, który w tym roku zostanie pokazany światu jako już prawdziwe, jako prawdziwy prototyp, prawdziwe cacko, jeśli chodzi o technologię. I też pewnie z niecierpliwością wyczekujemy tego czasu, żeby faktycznie to zobaczyć. Zanim przejdziemy do programu partnerskiego, to wspomnę, co się dzieje w momencie, kiedy tak naprawdę się rejestrujemy. W momencie, kiedy otrzymamy linka rejestracyjnego od osoby, która nas zaprosiła, na przykład na takie spotkanie, czy też spotkanie z Januszem Tomczakiem, który mówi zazwyczaj o technologii, otrzymujemy po rejestracji cały back office i wiele różnych narzędzi do pracy. W momencie, kiedy zaakceptujemy regulamin programu partnerskiego składających się z 8 stron, wówczas otrzymujemy różne narzędzia do pracy. Jak tu widzimy, między innymi linki polecające, jest ich kilka, między innymi główna strona, strona dotycząca w dużej mierze technologii, strona dotycząca w dużej mierze inwestycji, ale też taki link, który możemy wysłać osobie, która już się chce zarejestrować, jest zainteresowana. Bezpośrednio jest tak zwany go, czyli otworzy się formularz rejestracyjny do wypełnienia pewnych danych. Oczywiście jako partnerzy firmy, jako sponsorzy, bo tak często się nazywa osoba, która zaprasza kogoś do współpracy, chcemy na tym etapie być z naszymi partnerami i pomagać im w rejestracji. To jest bardzo ważne, żeby nie być tylko sprzedawcami linków, ale jak się zajdzie taka potrzeba, że ktoś chce się zarejestrować, to bądźmy z nim, zawsze proponujmy pomoc, by ta rejestracja przebiegła pomyślnie, oczywiście z naszego linka, żeby pomóc takiej osobie zweryfikować numer telefonu kodem, by zweryfikować dane dotyczące dowodu osobistego, ewentualnie drugiego dokumentu potwierdzającego nasze miejsce zamieszkania. To wszystko jest potrzebne do tego, żeby nasz back office działał w pełni funkcjonalnie. Jak wiemy, od niedawna firma również wprowadziła obowiązek dodatkowego uruchomienia zabezpieczenia, o tym też wspomnę, tej aplikacji googlowskiej, która generuje co kilkadziesiąt sekund PIN i go wklepujemy po wprowadzeniu adresu mailowego i hasła, które mamy do naszego konta. Ono ma zabezpieczyć przede wszystkim nasze aktywa, ponieważ jeśli mamy jakieś środki na kontach, które możemy przesłać wewnętrznie lub wysłać całkowicie na zewnątrz, na dowolny portfel, który jest dostępny w naszych kontach, nie mając tej aplikacji, gdyby ktoś się dostał na nasze konto, może po prostu nam wyprowadzić środki. Pewnie takie sytuacje na całym świecie były, więc firma, dmuchając na zimno i chcąc zapobiec tego typu sytuacjom, wprowadza ten obowiązek uruchomienia aplikacji googlowskiej. O tym też za chwileczkę wniosek, a to po głównej prezentacji. Tu mamy linki referencyjne. Jak zobaczymy, tak naprawdę oprócz tych linków polecających, które są naprawdę wielostronicowymi, rozbudowanymi stronami internetowymi, mamy również, jak widzimy, statystyki i analityka całej naszej działalności w Skyward Community, jeśli chodzi o program partnerski. Mamy między innymi też inne linki dotyczące, zobaczmy w kolejnym zdjęciu. O, to są linki polecające do stron docelowych. To są to najczęściej strony jednostronicowe, ale niekoniecznie wcale krótkie, zawierające naprawdę też sporo bardzo ciekawych informacji i one też zawierają nasz numer ID przypięty do nas, polecając je, jest ich 6 do wyboru, różne one są, możemy też wysyłać je osobom zainteresowanym współpracą. To jest kolejna pomoc, którą mamy w naszych narzędziach dla partnera. Jak powiedziałem, mamy całe grafiki dotyczące webinariów. Możemy zapraszać zarówno w Rosji, jak i w Niemczech, Czechy, Słowacja i wszystkie kraje europejskie i inne, te, które są dostępne. Jeśli wejdziemy w webinaria, to po prostu zobaczymy cały grafik na bieżący tydzień, w jakim języku może ktoś odebrać prezentację. Bo zdarza się, że oczywiście mamy w większości wypadków partnerów na terenie Polski, ale pewnie będą również partnerzy, którym będziemy chcieli obcojęzycznym zaproponować ten temat.
więc wtedy warto nawet na taką prezentację skierować bezpośrednio, konkretny dzień, godzina, na przykład w języku angielskim. Tak jak powiedziałem, mamy statystyki, analitykę, prezentację. Mamy również w 360 stopniach wycieczkę po całym ekotechnoparku Malina Horce na Białorusi. Możemy obejrzeć cały ten park i co się na bieżąco tam dzieje. I jeszcze troszeczkę innych narzędzi możemy znaleźć w tych swoich materiałach. Wykorzystujmy je, ponieważ naprawdę te materiały są pomocne nam w pracy. Jeśli chodzi o program partnerski, składa się z 7, można powiedzieć, takich etapów, czy też ewentualnie awansów, od partnera do Sky Experta. Jeśli chodzi o pierwszy, to partner, to osoba, która się zarejestrowała, zweryfikowała swoje konto, zatwierdziła ten program partnerski, o którym powiedziałem, czyli taki 8 stron trzeba, wchodząc w zakładkę dla partnerów, kliknąć i zatwierdzić, i pojawią się wtedy wszystkie nasze materiały w momencie, kiedy wchodzimy pierwszy raz w tą zakładkę i chcemy skorzystać z programu partnerskiego i również z bonusów, które możemy zarobić, polecając technologię dalej. Jeśli chodzi o partnera, to widzimy, że możemy zacząć działać już od razu. W momencie, kiedy się zarejestrowaliśmy, mamy to konto założone, zweryfikowane, podpisaliśmy ten również w postaci elektronicznej ten regulamin i możemy zacząć polecać nawet w tym samym dniu. Nie ma tutaj żadnych przeszkód. 15% otrzymamy bonusu z pierwszego poziomu. Jeśli chodzi o konsultanta, to jest to partner, który dokonał minimalnej inwestycji w wysokości $100, zaprosił dwie osoby, czyli dwóch znajomych z własnego linka, łączna suma inwestycji $300 i wtedy tak naprawdę otrzymujemy status konsultanta, który pojawia się w górnym lewym narożniku. I dochodzimy do lidera. Lider wykonuje też minimalną pracę. W wielu firmach tak naprawdę, żeby dojść do statusu lidera, trzeba naprawdę wykonać już pewną taką lwią część pracy. Natomiast tutaj faktycznie, aby uzyskać ten status, jest on bardzo, bardzo prosty, ponieważ na tym etapie nie musimy mieć kwalifikacji ludzi, którzy są na jakimś tam stopniu. W tym wypadku wystarczy własna inwestycja w wysokości $200, trzech partnerów, którzy zrobią to samo, czyli też $200, ale łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie, licząc historycznie, musi wynosić $2000 i wtedy uzyskujemy status lidera. Co jest najważniejsze, każdy status, który uzyskujemy, w tym wypadku lider, już ten trzeci status z tych 7, wiąże się z większą głębokością uzyskania bonusów z polecenia. W tym wypadku widzimy, że sięgamy już do 6 poziomów, więc warto to robić, dlatego że tak naprawdę nigdy nie wiemy, na jakiej głębokości, mamy tu 5, 2%, 6, 1%, nigdy nie wiemy, na jakim poziomie pojawi się naprawdę fajna grupa ludzi, która zacznie prężnie działać, polecać tą technologię dalej rozwijając. Oczywiście tak naprawdę bez względu na to, co my zrobimy we firmie, jeśli chodzi o program partnerski, to ten temat i tak już się nie zatrzyma. On jest na takim etapie, gdzie wszedł jak gdyby etap biznesu, etap realizacji, komercjalizacji, może inaczej, no, tych projektów adresowych, komercyjnych i tak naprawdę my tego nie zatrzymamy. My możemy jedynie fajne jeszcze pieniądze na tym zarobić, do czego jesteśmy oczywiście zachęcani poprzez rozbudowę swojej struktury. Zobaczmy kolejny stopień, to stopień mastera, inaczej mówiąc w tłumaczeniu mistrza. Tutaj wykonujemy już pewną pracę. Po pierwsze, jeśli chodzi o wykonaną pracę, to jest na początek nasza inwestycja osobista, wymóg minimum $1000. Musimy mieć trzech partnerów, którzy uzyskali status lidera i oni są na pierwszym naszym poziomie, jak widzimy. I kolejna sprawa, pierwsze nasze pokolenie musi mieć inwestycję w wysokości $5000. Jeśli spełniamy te trzy warunki,
czyli własna inwestycja, inwestycja pierwszego pokolenia 5000, trzech liderów z pierwszego też pokolenia, wtedy uzyskujemy status mastera. Co się dzieje? Dzieje się to, że zamiast 6 poziomów zaczynamy sięgać do 9 poziomów. Jeśli do tej pory przepadały nam jakieś bonusy z 6, może nie z 6, 7, 8 czy 9 poziomu, to w tym wypadku zawsze dostaniemy określoną sumę środków, bonusu z tych poziomów, które nam się należą. Także czym szybciej i prężniej rozbudujemy swoją strukturę w głąb, tym nic nam nie umknie. Bo może być tak, że nasz status jest niższy, dużo niższy od statusu naszych partnerów, bo my możemy mieć lidera, a ktoś może już mieć mastera lub eksperta i bardzo fajnie głęboko sięga, natomiast my sięgamy na przykład do 6 poziomów i niewiele zarobimy z tego, co nasz master czy ekspert, którego zaprosiliśmy, bo zaprosiliśmy takiego jednego, a potrzebujemy, pamiętajmy, nie ma znaczenia, 3 liderów kwalifikowanych, żeby przejść ten status lub oczywiście wyższy poziom. Nie ma to znaczenia, musi być minimalny status lider. Raz uzyskany, oczywiście to jest bardzo ważne, raz uzyskany status lidera, mastera, eksperta, top eksperta czy sky eksperta jest stały. Czyli tutaj nie ma, tak jak w niektórych firmach jest tak, że jak tam jakaś kwalifikacja nie wypadnie w danym miesiącu, to znów spadamy, nie wiem, z jakiegoś dyrektora na dystrybutora, czy jeszcze inaczej to zwał. Nie, tutaj raz uzyskany status jest stały. To jest bardzo też korzystne dla nas wszystkich. Na tym etapie, jak powiedziałem, sięgamy do 9 poziomów. Natomiast tak naprawdę konkretna praca, którą trzeba wykonać, dlatego też ekspertów w samej Polsce nie ma jeszcze wielu, zaczyna się od eksperta. Sam osobiście mam mastera, niewiele mi brakuje, większość kwalifikacji mam zrobione, brakuje mi kwalifikacji w wypadku mastera i wiem, że w grupie mam takie osoby, które mogłyby to zrobić, więc kwestia tak naprawdę porozmawiania sobie jeszcze z nimi szczerze, czy chcą rozwijać mocniej tutaj ten program partnerski, bo tak naprawdę wszystkim się opłaca. I mi się opłaca, żeby z nimi rozmawiać, ale im się opłaca, ponieważ też więcej zarobią, sięgając głębiej w programie partnerskim. To jest takie naturalne. W wypadku mastera zobaczmy, że nasza osobista inwestycja, czyli obrót, jednorazowo lub historycznie musi wynosić minimum 5000 dolarów. Musimy mieć 3 masterów, czyli partnerów o poziom niższy. Z tym, że widzimy, że przy 3 tych masterach, w wypadku eksperta, jeden master może być na dowolnym poziomie, ale w niezależnej nodze. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że my zapraszamy tak naprawdę partnerów i ci, którzy zaproszeni są bezpośrednio przez nas, to są nasi bezpośredni, i możemy ich oczywiście mieć 2, 3, 5, 10, nie ma znaczenia. 3 daje nam kwalifikacje, ale może być również sytuacja taka, że będziemy mieć 2 masterów, a ten 3 master pojawi się na 2., 3., 4., 5 lub głębiej poziomie, ale musi być w innej odnodze, tak jak tu mamy przykład. W innej odnodze niż tych 2 pozostałych. Czyli pod nim nie może być mastera, który nam daje kwalifikacje, ponieważ również master nad nim już kwalifikacje w tym momencie nie daje nam do eksperta. Przychody, struktura, wszystko się liczy, natomiast nie daje kwalifikacji. Więc pamiętajmy, możemy mieć 3 lub więcej masterów na pierwszym poziomie, albo minimum 2 i 3., 4 master. Szczególnie ten 3, który potrzebny jest nam do kwalifikacji, może być na głębszym poziomie, ale w niezależnej nodze. To jest drugi warunek. I 3 warunek, pierwsze pokolenie naszych partnerów historycznie musi mieć obrót minimum 10000 dolarów. Gdy te 3 warunki spełniamy, to po pierwsze zaczynamy sięgać do 20 poziomów, czyli nie 9. Wyobrażacie sobie, jaki to jest skok? Z 9 na 20 poziom, czyli głęboko sięgamy, bardzo głęboko już w tym momencie. Mamy status eksperta
Jest to taki pierwszy, powiedzmy, prestiżowy status. Nawet osoby, które gdzieś tam w zarządzie, czy gdzieś próbują gdzieś tam współpracować nieco mocniej z firmą, to bardzo często właśnie ten status, to taki minimalny status, jaki ktoś musi uzyskać, to właśnie status eksperta. I daje mu to dodatkowe możliwości współpracy bliżej z firmą. Zobaczmy teraz jeszcze przedostatni poziom, poziom top eksperta. Tutaj też nieco się nam zmienia. Może zaczniemy od tego najważniejszego, jeśli chodzi o osobisty obrót, on się podwaja, czyli w tym wypadku nasz osobisty obrót musi wynosić minimum 10 tysięcy dolarów. Musimy mieć trzech partnerów na poziomie eksperta, czyli poziom niżej. Identycznie jak przy ekspercie, w wypadku top eksperta też musimy mieć trzech kwalifikowanych ekspertów, dwóch musi być bezpośrednio na naszym pod nami, natomiast ten trzeci może być głębiej, gdzieś w strukturze, w niezależnej nodze. I to, co jest warte uwagi, to na poziomie top eksperta uzyskujemy maksymalną głębokość, która daje nam 24 poziomy bonusów z całej struktury. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. I jeszcze jedna ważna rzecz. Comiesięczny bonus możemy uzyskać z obrotu naszej struktury $1500. Czyli to jest dodatkowy, jak gdyby, dochód, stały comiesięczny dochód z obrotu takiego top eksperta. I zobaczmy ostatni ten poziom, jakim jest Sky Expert. Tutaj oczywiście głębokość już się nie zmienia. Mamy 24 poziomy i one pozostają przy wypadku również Sky Experta. Jeśli chodzi o osobisty obrót, on się znów podwaja, czyli w tym wypadku musi wynosić 20 tysięcy dolarów, ale również się zmienia kwalifikacja na ostatnim poziomie ścieżki kariery. Musimy już mieć nie trzech, ale czterech partnerów z niższym stopniem, w tym wypadku top ekspertów. I wymagany obrót struktury 90 tysięcy dolarów historycznie. I co najważniejsze, z obrotu comiesięcznego możemy uzyskać 2000 dolarów stałego takiego przychodu. Dwóch partnerów z poziomem top eksperta na pierwszym poziomie, a pozostałych dwóch może być oczywiście na pierwszym poziomie, ale może być też w niezależnych nogach głębiej. I wtedy uzyskujemy status Sky Experta. Co nam wszystkim to daje? Oczywiście korzyści, między innymi pewne nagrody, ale tutaj może na ten slajd zwrócę uwagę, też go jeszcze zatrzymałem w tej prezentacji, ponieważ on zwraca uwagę między innymi na dodatkowy bonus pierwszego poziomu. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy mamy w danym miesiącu w pierwszej naszej linii 5, 10 lub 20 płatności zakupów, czy to ratalnych, czy jednorazowych, nie ma znaczenia, to w tym wypadku możemy zamiast 15% bonusu otrzymać 16, 17 lub 18%. To tak pokrótce, nie będę się tutaj rozwadniał. Jeśli byłyby pytania, to po prostu na koniec możecie je zadać lub ewentualnie na czacie na Skype'ie mi prywatnie, to postaram się odpowiedzieć, gdyby coś było niezrozumiałego. Zasady, one się nie zmieniają na razie. Minimalna inwestycja $50, bo taki jest minimalny pakiet jeden gotówkowy. 24 poziomy, program partnerski. Każdy może zaprosić dowolną ilość osób. To jest bardzo fajna rzecz. Wyróżnienia. MIS otrzymuje długopis, ekspert otrzymuje $500, top ekspert otrzymuje 1500 i Sky Expert otrzymuje $2000. Są to dodatkowe bonusy jednorazowe za otrzymanie awansu. Także tutaj pod tym względem
firma też w jakiś tam sposób wynagradza za uzyskany w tych wyższych stopniach awans. Co tak naprawdę mamy przed sobą? Mamy szansę na zostanie się częścią projektu, który zmieni cały świat. Ja osobiście jestem o tym przekonany, ponieważ to, co widzę w mediach, czytam różnego rodzaju prasy i polskie, i zagraniczne, jestem o tym w 100% przekonany. Drodzy Państwo, drodzy goście, jesteśmy w biznesie, który przez niezależnych ekspertów został wyceniony na 400 miliardów dolarów. Na taką kwotę został wyceniony nasz biznes, zanim cokolwiek zaczęło powstawać w formie fizycznej. Czyli kilka dobrych parę lat temu, kiedy jeszcze nic nie było, kiedy był pomysł, kiedy była technologia na papierze, to co opracowywał pan Anatolij Junicki przez kilkadziesiąt lat, zostało wycenione na ponad 400 miliardów dolarów. I to jest niesamowite, w jakim jesteśmy biznesie. Również bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o te udziały, które mamy lub te udziały, które proponujemy naszym partnerom, musimy rozumieć, w jaki sposób dochodzi do zakupów i tak naprawdę co my kupujemy, by we właściwy sposób wyjaśniać potencjalnym osobom. Pamiętajmy, że nasza spółka, czy też holding, nie jest spółką akcyjną, typową na ten moment przynajmniej, notowaną na giełdzie. Nie sprzedajemy stricte typowych akcji. Firma robi to kompletnie od strony prawnej inaczej. O tym też powiem za chwilę. I o tym też warto pamiętać. Na niektórych slajdach nieraz, zdjęciach występuje oczywiście nazwa Skyway, natomiast jest to nazwa, która tak naprawdę fizycznie już nie istnieje. Posługujemy się nazwą Skyward Community. To jest ta nowa nazwa, pod której szyldem firma, jedna ze spółek jak gdyby widnieje, lub Junicki String Technology. To są takie dwie główne spółki, którymi się jak gdyby tutaj posługujemy i których nazw używamy. Jeśli chodzi o inwestycję, w którą my jak gdyby wchodzimy, którą rozpoczęliśmy, jest ona opłacalna. Dlaczego? Dlatego, że nabywamy udziały, czyli uzyskujemy udziały od firmy, udziały spółek kilkadziesiąt razy taniej w porównaniu z ich potencjalną wartością nominalną. Kilkadziesiąt razy taniej. A jeśli kilkadziesiąt razy taniej, no to wiemy, że w procentach to często jest w tysiącach. Mamy w umowie gwarantowane dożywotnie dywidendy z zysków, no bo tak to jest skonstruowane w przypadku pomyślnej realizacji projektu, a na tym etapie ryzyko jest naprawdę bardzo minimalne, że cokolwiek miałoby się stać, chyba że świat by się rozsypał w pył. Otrzymasz zysk odpowiedni do nabytej liczby udziałów. Własność intelektualna została wyceniona, jak już mówiliśmy, na ponad 400 miliardów. Intelektualna, nie to, co w tej chwili się buduje, co się tworzy, nie zakłady i tak dalej, tylko intelektualna. No i my osobiście wszyscy, jak i również nasi partnerzy, czy osoby, które zaprosimy do firmy, stają się współwłaścicielami globalnej korporacji, która najprawdopodobniej będzie największą korporacją transportową XXI wieku, czyli tak naprawdę tego stulecia, w którym my żyjemy. Jeszcze jedna rzecz ważna, na jakim poziomie jesteśmy, bo jest szczegółowy plan tego, co było tworzone. To, co tu widzimy tutaj na tej ilustracji, tak naprawdę to już jest i to się kończy. To tak samo. My jesteśmy jak gdyby w etapie między realizacją zamówień, których jest bardzo dużo, bo tych zamówień jest już jakiś czas temu, jakiś rok, dwa lata temu było na ponad 160 miliardów dolarów zamówień wstępnych. Natomiast dzisiaj te zamówienia są dużo, dużo już większe i jesteśmy między realizacją zamówień wstępnych a uzyskaniem dochodu. Czyli tak naprawdę czekamy czasu, w którym firma ogłosi, że po zamknięciu, po zrobieniu audytu, który kończy się w tym na przykład za tamten rok, audyt kończy się najprawdopodobniej będzie
zakończy się z końcem maja najpóźniej i będziemy tak naprawdę wiedzieć, czy w tym roku firma uzyskała, w zeszłym roku, przepraszam, uzyskała przychód. Jeśli nie, to za ten rok, jak słucham i czytam różnych webinarów, z całą pewnością w dużej mierze, oczywiście ja nie mogę zagwarantować, bo ja nie jestem jak gdyby w tym, w środku, jak gdyby w tym wszystkim. Natomiast to, co czytam, to, co słucham webinarów, to z całą pewnością, z dużym bardzo prawdopodobieństwem powstanie zysk, z którego część zostanie przeznaczona na poduszkę dywidendową w przyszłym roku. To już jest bardzo dużo prawdopodobne, jeśli to nie stanie się w tym roku. Także na takim etapie jesteśmy. Naprawdę cierpliwość w takiej firmie, jak tutaj jesteśmy, jest potrzebna, ponieważ to jest zbudowane. My nie mówimy tutaj o czymś wirtualnym. Jeśli chodzi o program partnerski, to zobaczmy, jak on się rozwijał na przestrzeni kilku ostatnich lat. 2013, pierwszym 10 partnerów zarejestrowanych w spółce. Dwa lata później 10 tysięcy partnerów zarejestrowanych w spółce. W 2018, wtedy kiedy ja z kolegami zaczęliśmy to roczne szkolenie w 3D Coaching Business do 2019, na tamtym etapie było około 250 tysięcy inwestorów i partnerów na całym świecie. Później był 19 rok i tak dalej, mamy 2020 rok, pierwszy kwartał się zakończył. Mamy ponad, myślę, że grubo ponad 500 tysięcy, grubo ponad 500 tysięcy partnerów. I te dwa punkty wydaje mi się, że warto podkreślić ostatnie. Dziś inwestycje przeznaczone są dla, te, które są dla dużych inwestorów, mogą być również nabyte przez małych inwestorów. Czyli tak naprawdę każdy z nas, inwestując nawet $50 jednorazowo lub sobie cyklicznie co jakiś czas, na przykład co miesiąc $50, bo tyle nas stać, one są przeznaczone naprawdę dla małych inwestorów. Nie ma tego typu biznesów, gdzie ktoś powiedziałby, słuchaj, mam $50, chciałbym zainwestować w transport. Pewnie zostalibyśmy wyśmiani. Tutaj naprawdę jest taka możliwość jeszcze. I ten ostatni punkt mówi, pozostało mało czasu do zamknięcia możliwości finansowania grupy spółek. Finansowanie grupy spółek zakończy się w momencie zakończenia 15 etapu, a jesteśmy przy końcówce 14 etapu. Więc to się zakończy raz na zawsze. Na pewno będzie w 100% na tego pewny, że będzie kac moralny utraconego czasu, utraconych możliwości. Jestem w 100% tego przekonany. Bo tak zawsze jest. Kiedy nie jesteśmy do końca pewni, czy jeszcze kupować, czy jeszcze działać, czy jeszcze coś więcej robić, czy sobie już siedzieć i czekać i obserwować. Kac, moralny kac utraconego czasu, zysku na pewno będzie u wielu osób. Jeśli dobrze wykorzystamy ten czas na to, żeby popracować między innymi z programem partnerskim, dodatkowo zarobić. Dzisiaj naprawdę nikomu pieniędzy nie brakuje, znaczy może inaczej, pieniędzy nikt nie ma za dużo, o, tak chciałem powiedzieć, więc na pewno warto wykorzystać program partnerski do tego, żeby dodatkowe środki zarobić. Ale jeśli ktoś nawet nie ma środków na inwestycje, to jest to naprawdę sposób na to, żeby zarobić te środki i mieć możliwość na inwestycje. Ja osobiście otwarcie mówię, że w dużej mierze miałem pieniądze na inwestycje dzięki temu, że pracowałem, współpracowałem, zapraszałem, powielałem, duplikowałem. Dzięki temu mam dzisiaj ten kapitał, jaki mam. Jestem naprawdę spokojny, ponieważ mam wielokrotnie więcej udziałów niż planowałem to 6 lat temu. I to mnie naprawdę cieszy i tego życzę każdemu tutaj obecnemu i tych, którzy jeszcze będą na kolejnych webinarach. Króciutko o tym, co jeszcze możemy zdziałać. Mamy pakiety akcji, inwestycji na raty i każdy, kto już jakiś czas współpracuje z firmą, to wie, że niektóre jeszcze są na 9 miesięcy, niektóre są na 5 miesięcy, a niektóre są jak gdyby za gotówkę, czyli kupujemy, płacimy i mamy te udziały. My udzieliliśmy jak gdyby pewnej pożyczki w firmie, w to miejsce dostaliśmy zabezpieczenie w udziałach. Jeśli chodzi o dyskonto,
Czyli te cyferki, które często widzimy w naszych pakietach, jak jesteśmy na kontach, czy kolejnych pakiecie, czy przy kolejnym pakiecie, na przykład tu mniejsze dyskonto przy $1000, bo 5 razy 200 mamy 1000, czy 24. To jest wielokrotność tego, co zarabiamy właśnie na dzień dobry. Czyli to jest tak, jakbyśmy dzisiaj wydali $1 i dostali w udziałach $24. Dajemy na przykład tutaj na taki pakiet, który rata jest $10,000 razy 5 miesięcy, $50,000, otrzymujemy 2 miliony, ponad 2 miliony udziałów, dokładnie 2 miliony 300 udziałów. Natomiast otrzymujemy od firmy 46 udziałów za $1. Czyli tak naprawdę w cenie nominalnej dostajemy za $1 $46. Każdy musi sam sobie powiedzieć, czy jest to dobry biznes i czy cierpliwie jeszcze warto troszeczkę poczekać. Bo większa część czasu, jeśli ktoś jest od 5-6 lat, to większa część czasu minęła okresu oczekiwania na to, żeby móc zacząć korzystać z tych środków, z tych, jak to niektórzy mówią, odcinać pierwsze kupony. Czyli tak wyglądają udziały. Każdy z nas może je jeszcze nabyć ze sporym naprawdę dyskontem, który jest czystym zyskiem oddalonym w czasie. Tutaj trzymam te slajdy, bo one pokazują tak naprawdę, że firma po prostu dodatkowo jakieś tam gadżety dawała. Oczywiście takie bardziej, powiedzmy, symboliczne, na przykład zasadzone drzewo z numerem GPS-em, gdzie można trafić na Marina Horce w ekotechnoparku, drzewo z imieniem, nazwiska i nazwiskiem Mariusz Duczmański, który kupił w 2017 roku jeden z pakietów. Czy też na przykład tworzone było muzeum w ekotechnoparku i na całym suficie powstało zawieszenie sufitu, podwieszony sufit z tysiącami imion, nazwisk z całego świata inwestorów i moje też tam się znalazło i wielu partnerów moich, z mojej struktury, z mojej organizacji też również na tym suficie upamiętnionych jest, więc to jest naprawdę coś fajnego. To jest tylko dodatek, to jest tylko symbol, ale bardzo przyjemne. Ci, którzy osobiście byli w Marina Horce, wiedzą, że fajnie poszukać swojego imienia, nazwiska na suficie w muzeum Skyward Community. Tu, jeśli chodzi o tą wartość nominalną, o której mówiłem, każdy z nas, jeśli kupił jakiś pakiet, nawet najmniejszy, za $50, w zakładce dokumenty i dokumenty dla partnerów ma umowę pożyczki konwertowanej. Co to jest? Firma, ponieważ tak jak powiedziałem, firma nie jest firmą, spółką akcyjną, więc jako nie spółka akcyjna nie może sprzedawać akcji w obrocie. I żeby to było od strony prawnej właściwe, to jest to tak zorganizowane, że my mamy podpisywaną, jak gdyby w momencie inwestycji jest podpisywana umowa pożyczki konwertowej, czyli my udzielamy jak gdyby pożyczki firmie na rozwój technologii w konkretnym zarysie tych 15 etapów i konkretnie wiemy, co tam zostanie zrealizowane. Udzielamy pożyczki, a w ramach tej pożyczki firma daje nam jako zabezpieczenie naszych środków udziały zakładowe. I to, co jest najważniejsze, to na 8 stronie takiego kontraktu, najczęściej to będzie 8 strona, bo jak patrzyłem na ileś tam tych umów pożyczek konwertowych, to najczęściej jest to na 8 stronie, na samym dole po lewej lub po prawej stronie, w zależności w jakim języku, albo po angielsku, albo po rosyjsku, jest taki zapis, jak to widzimy. Tu jest przykład jednej pożyczki umowy konwertowej w wysokości niskiej, bo 17 tysięcy udziałów, ale co jest tutaj zapisane? Mamy udziały 17 tysięcy, klasa tych udziałów jest A, jest to klasa wysoka, która daje nam pierwszeństwo do dywidendy w wypadku uzyskania przez spółkę
przychodów, zysków. Wiemy, że z zysków, z tego co będzie, 20% przeznaczone będzie na dywidendy, a reszta oczywiście na rozwój, na inne rzeczy. Ale my mamy to, co najważniejsze, udziały typu A i to, co często, co się pytamy, wartość nominalna tych udziałów po zakończeniu 15 etapu, wartość nominalna każdego udziału to wartość nominalna 1 dolar amerykański. I to jest w naszych umowach, które każdy z Was, drodzy Państwo, drodzy partnerzy, ma w swoich dokumentach, w swoich back office'ach. Każdy udział dzisiaj my dostajemy 1 do 30, 1 do 40, 1 do 50, czyli tak jakbyśmy za 1 dolara dostali na przykład 30 dolarów, 100 tysięcy kupimy, jeśli to jest 35%, to mamy 350 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. A czyli jeśli mamy 100 tysięcy udziałów, oczywiście kupione za jakąś tam kwotę, to wartość ich nominalna to jest 100 tysięcy dolarów, zgodnie z tą umową. I gdyby ktoś się pytał po prostu, co ja z tego będę miał, to wydaje mi się, że ten argument, rozmawiając z kimś potencjalnym, jakimś partnerem, warto na to zwracać uwagę, że w umowach mamy konkretny zapis, że minimalna wartość udziału po zakończeniu 15 etapu będzie 1 dolar, wartość nominalna 1 dolar. A dzisiaj dostajemy z bardzo dużą zniżką, często jest to 30, 40 lub więcej procent, kilkakrotnie, bo to jest nie procent, tylko tak powiedziałem dyskonto, czyli wielokrotność, 30, 40, 50-krotność kwoty, którą wkładamy dzisiaj do technologii. Troszkę przyspieszam, bo tego czasu sporo minęło. To zabezpieczenie, o którym tutaj jest mowa, wprowadzenie 6-cyfrowego kodu z aplikacji Authentication. Zróbmy to jak najszybciej, zabezpieczmy swoje konta, uruchomi to należy do pewnego czasu. Firma dała nam dodatkowy czas, bo ten czas był do 20 chyba nawet 7 kwietnia, on już się skończył, ale w ramach gdyby ukłonu wielu maili, które otrzymała firma, próśb, przedłużyła to tak naprawdę o miesiąc, czyli jeszcze ten termin nie jest podany, ale maj mamy na to, żeby po prostu na spokojnie sobie to uruchomić. To można zrobić dosłownie w kilka chwil, uruchomić sobie tą aplikację, czy to na smartfonie, czy to na tablecie, który ma na przykład Androida, nie ma znaczenia, możemy sobie to uruchomić, dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodów zabezpieczających nasze konto i o tym pamiętajmy. Takie zdjęcie, które znajduje się tutaj na tej stronie, to jest zdjęcie, które będzie często nam potrzebne. Ja to też ten slajd trzymam, ponieważ wiele osób zapomina o tym. Jeśli będziemy chcieli zmienić sobie dowód osobisty, zaktualizować w naszym biurze, on jest bardzo ważny, pamiętajmy, że mamy tam udziały. Jeśli będziemy chcieli to zrobić, to w tym wypadku takie zdjęcie, nasza SwiftFocia, dodatkowo zdjęcie z SWC, bieżąca data i nasze imię, nazwisko i w drugiej ręce trzymamy dowód osobisty i takie zdjęcie wysyłamy do firmy dodatkowo z dokumentami czy z informacją, o co firmę prosimy, co ma zmienić, co ma załatwić w naszym imieniu, ewentualnie odblokować konto nam, bo sobie zablokowaliśmy, zgubiliśmy hasła, kody i tak dalej. To taka SwiftFocia z imieniem, nazwiskiem, bieżącą datą i SWC plus dowód osobisty będzie zawsze w mailu potrzebna. Ona ułatwi po prostu nam weryfikację naszej tożsamości i przyspieszy po prostu załatwienie sprawy. No i kilka newsów z ostatnich wiadomości. Ten model transportu online String, nie wiem czy to dobrze wypowiadam, przeszedł ostatni etap testów. Ten rodzaj transportu tak naprawdę on jest doskonały, świetny do ośrodków turystycznych, do gór, do parków, jezior, tam gdzie są turyści, chodzi o fajne przemieszczanie się, bezpieczne przemieszczanie się. Pamiętajmy, że nasz transport to nie kolejka linowa i choć to wygląda troszeczkę jak kolejka linowa albo jakaś, jakiś, no, coś na wzór,
to nie jest to kolejka linowa, jest to nadal system transportu strunowego, który w odróżnieniu od kolejki nie jest napędzany liną i najczęściej tylko możliwość jest w jednym kierunku, góra-dół, góra-dół. Nasz transport może zakręcać, może przez góry w dół, w prawo, w lewo, nie ma znaczenia. Kwestia zaprojektowania, kwestia inwencji osób, które chcą taki transport uruchomić, on jest dużo, dużo tańszy w porównaniu ze standardowymi możliwościami, jakie do tej pory istniały. Firma stworzyła ten prototyp, ten pojazd ze względów nie, że po prostu taki mieli widzimisię, ale po prostu są takie potrzeby i zapytania dużych inwestorów z wielu krajów właśnie o tego typu środek, na przykład do różnych kurortów turystycznych, czy to górskich, czy jeszcze innych terenów turystycznych. Także to tak wygląda. Kolejna informacja, czy przewidziano pojawienie się transportu strunowego w Chinie? To jest bardzo ciekawy news, bo ja już kiedyś się właśnie zastanawiałem, science fiction filmy, różnego rodzaju fantastyka i tak dalej, od dawna różnego rodzaju rzeczy, które pojawiały się w tych filmach, okazuje się, że prędzej czy później bardzo często miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. I tak jest z naszym transportem. Pamiętajmy, że ten news, który tutaj powstał, który tu się pojawił, zwraca uwagę między innymi na to, że w filmie 2005, w filmie Wyspa, w jednym z odcinków pojawił się transport wyjątkowo podobny do naszego transportu strunowego. Czy to przypadek? Zobaczmy. Nasuwa się pytanie, czy twórcy transportu strunowego zainspirowali się filmem? Raczej nie. Może nawet odwrotnie. Transport strunowy jest rozwijany od ponad lat 40, w tej chwili prawie już lat 50, przez inżyniera Anatolia Junickiego i założoną przez niego grupę spółek. Dziś oczywiście każdy może wdrożyć tą technologię w swoim mieście, ponieważ ona już jest faktycznie gotowa. Natomiast zobaczcie, co się pojawiło w tym artykule. Pojawił się nasz, oczywiście go przetłumaczyłem na język polski, bo on jest w języku angielskim, pojawił się nasz pojazd, recenzja na stronie magazynu Popular Mechanic Transport, Miński String Technology pokazany w filmie. Pytanie, zapadło pytanie. No i pojawiła się scenka z filmu. Łudząco podobny 2005 rok film. Pojawia się łudząco podobny transport do tego, co powstaje na naszych oczach. Tak naprawdę design nie ma tutaj znaczenia, bo design właściwie każdy może tutaj po prostu uruchomić sobie inny. I jeśli chodzi o sam wygląd samego pojazdu, to on może być bardzo różny, również nasz. Ale właśnie, łudząco podobny. No i nasze prototypy, nasz transport na tym zdjęciu. Jest to bardzo ciekawa informacja. Tutaj ten napis informacji, scena z hollywoodzkiego filmu Wysp. No i drapacze chmur są połączone z siecią kolejek linowych, po których poruszają się pojazdy. I pokazany nasz transport właśnie w tym magazynie. Więc czym inspirowali się twórcy tego filmu? Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że tym, co już w zapiskach pana Anatolia Janickiego było od dziesiątek lat. Więc to jest fajna informacja dla nas, że ten transport już powstaje.
Tutaj taki jest też fajny tekst, warto go przeczytać. Ja sobie pozwolę, przeczytam go, momencik. Powiększę. Film science fiction Wyspa został wydany w 2005 roku. W jednym z odcinków filmu widziano, widzowie mogli zobaczyć transport bardzo podobny do rozwoju Unicki String Technology. Film pokazuje jego szerokie zastosowanie w mieście. Niewykluczone, że filmowcy postanowili skorzystać z pomysłu Anatolia Junickiego, autora transportu strunowego. Jednak 10 lat po premierze filmu Unicki String Technology pokazało, że jest to bardzo realny transport, prezentując publicznie pierwszy taki pojazd. A dziś firma w 2022, która przeszła do etapu biznesowego, oferuje światu swoje kompleksowe rozwiązania, zarówno transportowe, jak i infrastrukturalne. I to jest właśnie rzeczywistość i my w tym biznesie jesteśmy i mamy tutaj w tym udział. I to jest niesamowite. To jest ta informacja, o której już mówiłem, jeśli chodzi o to dodatkowe zabezpieczenie uwierzytelnienia. Tam w tym newsie, jak nie wiem, czy czytaliśmy, jest ta informacja, że zamiast 27 kwietnia nastąpi to później w ciągu następnego miesiąca, czyli miesiąc maj, mamy taki miesiąc na to, żeby swoje konta zabezpieczyć tą aplikacją, ponieważ po tym terminie ani nie prześlemy nikomu środków wewnętrznie, ani nie wypłacimy na żaden portfel, na przykład kryptowalutowy. Oczywiście pod warunkiem, że nie włączymy tego uwierzytelnienia. No i to jest też super fajna informacja dla nas wszystkich, jako partnerów spółki, jako współwłaścicieli, bo pamiętamy, że jesteśmy współwłaścicielami Unicki String Technology i między innymi też Skyward Community. Dlaczego? Dlatego, że w naszych back-office'ach, kiedy wejdziemy sobie w zakładkę certyfikaty, to u góry mamy wpis do rejestru spółki. Nasze udziały, które są spłacone, one są sztywno wpisane w rejestr spółki, czyli jesteśmy współwłaścicielami po prostu całego biznesu, który powstaje na naszych oczach. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, co firma teraz opublikowała. Dodatkowo partnerem projektu w Arabii Saudyjskiej została amerykańska firma, czyli z amerykańskim kapitałem Quadris. Być może tam, nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale to, co jest ważne, to firma ta ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o rozpowszechnienie transportu, jeśli chodzi o w ogóle dystrybucję transportową na Bliskim Wschodzie. Natomiast są zainteresowani bardzo żywo, bardzo mocno właśnie rozwojem naszego transportu w Arabii Saudyjskiej. I co ciekawe, że współpraca właśnie z Quadris może rozszerzyć możliwość projektów w zakresie komercyjnego wdrażania technologii i zwiększyć liczbę obiecujących projektów celowych. Czyli jak gdyby nasza firma tutaj zaczęła podpisywać firmy z podwykonawcami, spółkami na dany teren. Czyli często jest tak, że na przykład otwieram, nie wiem, jakąś firmę, no zakładając, nie wiem, otwieram firmę z wodami mineralnymi. Zgłasza się do mnie 10 dystrybutorów i mówi: słuchaj, ja bym chciał tą wodę rozpowszechniać, po prostu mieć rynek zachodni. Ja chciałbym mieć Mazowsze, ewentualnie tutaj wschód. Ktoś mówi, że ja bym chciał południe Polski. I tak naprawdę tutaj nikt się nie wtrynia, nikt nie wchodzi nikomu jak gdyby w teren, ponieważ załóżmy umowy to regulują, że ktoś konkretnie zajmie się rynkiem, rozwojem tego rynku na danym regionie. I tutaj mamy firmę, która chce po prostu bardzo mocno rozwijać całą tą bazę projektu naszej technologii właśnie w Arabii Saudyjskiej. Ma takie zaplecze do tego potrzebne, więc to jest kolejny jak gdyby duży skok do przodu, jeśli chodzi o rozwój i globalizację, komercjalizację tego naszego biznesu, technologii na całym świecie. Są to bardzo fajne, dobre informacje, które do nas docierają. Tutaj jest bezpośrednio z firmy Quadris, z ich strony internetowej ta informacja, że nie jest to wysute z palca, że to jest faktyczna, prawdziwa informacja. No i ostatni news dzisiejszy, tak na koniec. Student Uniwersytetu w Szarży przedstawia projekt dyplomowy w zakresie technologii strunowych. Pamiętamy, że firma bardzo mocno chce się rozwijać, jeśli chodzi o
pracowników, kadrę, którą zatrudnia. Zatrudnia ich naprawdę już setki. Wielu jest doświadczonych i ma to doświadczenie wieloletnie. Są to często ludzie 40, 50, 60-letni i starsi. Ale pamiętamy, że firma utworzyła specjalną szkołę i też bardzo mocno jest zainteresowana pozyskaniem młodego narybka, osób bardzo zdolnych do tego, żeby stali się jak gdyby tym fundamentem przyszłego rozwoju. I to jest bardzo potrzebne i firma faktycznie zatrudnia osoby o szczególnych umiejętnościach, o szczególnych zaletach, jeśli chodzi o zdolności na przykład projektowania wnętrz, jeśli chodzi o jeszcze inne rzeczy. Tutaj mamy przykład człowieka, który pisał pracę dyplomową właśnie na temat naszych rozwiązań technologicznych i może sobie pozwolę przeczytać chociaż fragment. Twórcy technologii strunowych stale poszukują obiecujących pracowników wśród utalentowanych studentów na Białorusi i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tak niedawno również inżynier technologii strunowych Olek po prostu powiedział w ramach programu Architektura i projektowanie wnętrz do Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych i projektowania Uniwersytetu w Szarży. No i okazuje się, że tutaj właśnie jeden z takich ludzi ma możliwość, dużą możliwość współpracować z nami. Tutaj w tej pracy pokazane zostały różne możliwości wnętrz, jeśli chodzi o chociażby stacje. Są proste, różne rozwiązania, jak można zagospodarować miejsce, gdzie na przykład, bo mogą być to oczywiście oddzielne budynki, jeśli chodzi o stacje, gdzie wysiadają na przykład klienci, pasażerowie z naszych pojazdów, ale często mogą być to zagospodarowane budynki między drapaczami, między wieżowcami, które stają się jak gdyby częścią stacji połączonego całego ciągu linii w powietrzu na wysokości, nie ma znaczenia, czy to będzie 20, 30, 50 metrów w dużych miastach, ale zagospodarowanie tej przestrzeni, gdzie wysiadają pasażerowie. I chodzi właśnie o tego typu miejsca. No i to tutaj ten człowiek, który pokazał właśnie, że jest bardzo duże zainteresowanie rozwojem również w tej przestrzeni. To jest fajna sprawa, fajna informacja również dla nas, bo to pokazuje, że firma cały czas rozgląda się, ma bardzo duże potrzeby zatrudniania nowych, młodych ludzi w samej firmie, zarówno Marina Horce, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są bardzo duże potrzeby w zakładach, które się rozwijają, ale oczywiście również w innych krajach, gdzie ta technologia będzie rozwijana globalnie, ponieważ wiemy, że sama nasza firma nie byłaby w stanie tych dużych zamówień, które są złożone, zrealizować w określonym czasie, a tego jest coraz więcej. To tak pokrótce, jeśli chodzi o program partnerski, jeśli chodzi o te nowości w dzisiejszym dniu. Cieszę się, że udało nam się zmieścić w ciągu jednej godziny. Też dziękuję za poświęcony czas, za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj się spotkać. Postaram się w przyszłym tygodniu powiedzieć coś nowego, chociaż mam też jeszcze na względzie jedną informację, ale też właśnie o niej powiem, takie ciekawostce powiem już za tydzień na webinarze o godzinie 19, ale już we wtorek w normalnym terminie. Także Wam, drodzy Państwo, jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą obecność, goście, znajomi, partnerzy. Jeszcze raz do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.